Siemano kolano, witamy na Wojanowicach i dziś będziemy musieli zrobić nowe Wojanowice. Tak, dobrze słyszycie. Dzień dobrek. Tak. Ej, jak nowe Wojanowice? No nowe Wojanowice, bo stworzyliśmy nowe Wojanowice. Nie, nie te tutaj. Selfel! Dziś budujemy kompletnie nowe Wojanowice od zera. Na szczęście mamy naszą pomoc w postaci wojanmc.pl, bo są tam dostępne wszystkie nasze wieżowce, wszystkie nasze budynki, nasze skiny, więc chodźmy tam czym prędzej. I czekaj, i pamiętajcie, tam są widzowie, trzeba się uzbroić. A, no tak, widzowie tam są dokładnie, bo to jest serwer dla was wszystkich, widzowie. Wojanmc.pl, takie jest IP, możecie wbijać i grać na oficjalnych Wojanowicach, gdzie są wszystkie nasze budowle i sami możecie też takie budowle stawiać na swojej działce. To co? Wchodzimy, słuchajcie. Let's go! Ej, dobra. Ej, znajdujemy się na Wojanowicach. Tak, to są Wojanowice na oficjalnym serwerze wojanmc.pl, więc jesteśmy tutaj razem z widzami. Pozdro, widzowie. Hello. Pozdrowienia. Hejka, widzowie. Hejka. O, diamencika dostałem. A kto chce się bić? Kto chce się bić? A dziś o 16 na wojanmc.pl za darmo rozdajemy dwa legendarne klucze na trybie Wojanowice. Z tych kluczy wypadają naprawdę mega mocne itemki. Między innymi najsilniejszy miecz i najsilniejszy kill-off. Wydajność 10. Nie możecie tego przegapić. Te klucze normalnie kosztują prawdziwe pieniądze, a wy dostaniecie je za darmo. Wystarczy, że dzisiaj wejdziecie na wojanmc.pl o godzinie 16:00 na tryb Wojanowice. Musicie być punktualni i zabezpieczcie swoje miejsce już wcześniej, bo może wejść tak dużo osób, że nie będziemy w stanie wpuścić każdego. Dawajcie działka, dom. Idziemy do naszej działki, gdzie zbudujemy Wojanowice. Nowe Wojanowice na naszej działce. Wy też możecie takie Wojanowice właśnie budować. O, hello! O, jesteśmy. Dzień dobry. Siema. Ej, Bubek, ale ty wiesz, że nie możesz mieć drewnianych rzeczy, nie? Tutaj musisz być dobry. No, właśnie. A jak ja mam słabe rzeczy, to co, ja mogę coś za darmo dostać dzisiaj? No dobra. Każdy z was otrzyma stówkę do portfela, aby wykorzystać na budowanie takich właśnie ładnych schematów, więc teraz wybudujmy resztę naszych posągów. Co wy na to? Żeby super wybudować pomysł, swoim chatem. Schemat, dobra. To znajdźcie swoje jakby miejsce, gdzie byście chcieli wybudować i wybudujemy to wspólnie. Dobra, zróbmy. Dobra, działki są bardzo duże, więc miejsce na pewno co znajdziemy jakieś. Mam Katy posąg. O, jest tutaj. Mam miejsce. Masz już miejsce? Dobra, dobra. O, nie, kliknąłem shiftem, więc już anulowałem budowanie. Czekajcie, jeszcze raz. Schematy. Posąg Katy. O, i już jest obok mnie, zobaczcie. Dobra, muszę teraz dobrze ją jakoś ułożyć, żeby to się tutaj wszystko pięknie zgadzało. Tak, ustaw, żebym ładnie była. No będzie, i patrz teraz, ukośnik BUDUJ. I patrzcie, jest! Wow! Yeah! Ale duże! Ej, to tak możemy zbudować całe Wojanowice! Tak, no i dzisiaj tak właśnie zrobimy, więc będziemy fajnie sobie budować. O to właśnie chodzi. Chodźmy w takim razie dalej, zbudujemy resztę naszych posągów. Teraz trzeba tylko tutaj znaleźć jakieś miejsce. To musi być, o! To musi być nubka teraz. Dawaj, dawaj, dobra, nubka. Okay, paliona. Muszę tylko tutaj na dobrej kratce to zrobić, żeby wszyscy byli symetryczni. Dobra, uwaga. Tak, żeby równo było. Schemat. I uwaga, gdzie jest nubek? Jest posąg nubka. Hejka, nubo. O nie, kliknąłem znowu shiftem przez przypadek. Czekaj, pyk. O, dobra, jest nubo. Trochę dam jeszcze tutaj sobie w prawo, w lewo. Dobra, a jeszcze jedna tu. I już powinno być dobrze, uwaga. Ukośnik buduj. Uwaga! Pojawił się Bubek! Co ej, jest? Ej, a wyobraźcie sobie, Bubek, jakby ktoś zbudował nubka na nubku, na nubku, na nubku, na nubku. To byłby wielki nubek wtedy. I to jako nowy wieżowiec, co? Jako nowy wieżowiec. Ej, w środku też są rzeczy. Ej, właśnie widzieliście, że w środku jest jakiś parkour u nubka? No właśnie, ej, dobra, to jest moje oficjalne, no co? Co i wy też możecie wbijać i do środka wchodzić i sprawdzać, widzowie, co znajduje się w naszych posągach, w naszych wieżowcach. Możecie do samego środka naszych budowli wchodzić, więc to dosłownie nie tak jak na Wojanowicach, byście mogli wbić i obserwować te rzeczy. Idziemy dobudować resztę osób. A widzowie będą mogli sprawdzić tą działkę, nie? Tak, tak, możecie wchodzić na działkę, wpisując ukośnik warp Wojanowice, co nie? Coś takiego. Tak, bo to my się nazywamy. Jeszcze palion, buduj, dobra. Jest palion, oj, głowa. Zający palion, co jest? Ej, patrz, palion na palionie. O co chodzi? No co serio jest? Został jeszcze ptycho, więc idziemy ptycha budować obok nubka, żeby było symetrycznie. Buduj ptycha. Jest ptycho. Są wszyscy. Wow. Ej, stój, stój. A ja muszę dać ci ciekawostkę. Jaka wiesz, że mój wieżowiec jest
znaczy mój posąg jest mega specjalny, bo jak zniszczysz plecak, to masz 20 tysięcy końców. Co? Zobacz! Twój plecak to są przecież końce tak naprawdę, bo złoto możecie, widzowie, sprzedawać na przykład na rynku albo na sklep. Albo w sklepie, sklep. No. Macie sklep z przedmiotami i tutaj znajdują się minerały, rudy i minerały. I patrzcie, blok złota kosztuje normalnie 90 monet, jak sprzedajecie. Więc w sumie fajna sprawa, no, zarabiacie. Czy widzowie będą chcieli pozbyć ptysia plecaka? No to nie wiem. Zawsze można go zrobić z żółtego bloku po prostu, nie musi być ze złota, nie? No właśnie. Dobra, słuchajcie, mamy nasze wieżowce i teraz zabieramy się do budowania reszty Wojanowicy. Mamy tutaj, musimy postawić wszystkie budynki. Macie już jakieś swoje miejsca, gdzie będziecie chcieli sobie mieszkać? Moja ja mam tu przy rzece. Zawsze marzyłem, żeby być przy wodzie, a w sumie mam dom przy wodzie. A ja chcę ten mieszkać tym razem koło paniona, żeby nasze domki były koło siebie. Tak! Ej, dobra! Albo ja na twoim domie zrobię mój dom. No tak, albo słuchajcie, no w sumie możemy wszyscy mieć domki albo jakoś przy wodzie, co nie? Czyli tak, jakoś... jakieś fajne miejsce. Dobra, no to słuchajcie, zaczynam tutaj w takim razie stawiać. Uwaga, schemat, dobra, i teraz wybieramy jaki domek. Pierwszy mówił Ptycho o domku swoim. Tak. Więc szukamy. A zobacz, tutaj jest domek Ptycha. W tym miejscu, gdzie jestem, zobacz tu. O, dobra, idę sprawdzić. Słuchaj, zaraz powinno się tutaj pojawić. O, dobra, ej, co jest? Jest, ale może z drugiej strony, co? Bo tutaj będziesz miał wejście miał inaczej. Właśnie, wydaje mi się, że to musi być twoją twarzą w tą stronę. Tak, 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 twarzą no. w tą stronę. Czy się zmieści? Zobaczymy, grunt to, żeby na wodzie tego nie postawić jakimś cudem, co? Nie, na pewno się zmieści, to nie jest taki ogromny. O, dobra, zobaczymy, bo słuchaj, ja tutaj mam jakąś wizualizację, coś tutaj się dzieje. I wydaje mi się, że już jest git. Jak będzie nie git, to jakoś to naprawimy, uwaga. Buduj! Halo! Jest domek! Jest! Dobra, i patrzcie, tutaj się teren zrobił, więc my to potem jakoś ładnie naprawimy, obudujemy, piaskiem zrobimy, będzie ładniej. Więc w sumie teraz mój! Mamy dom Kati, ale gdzie ty go chcesz w sumie, Kati, Mati, Bati? No chyba po kolei, nie? Tu będzie później twój i potem będzie... Dobra, no, dobra. To czekaj, gdzieś tutaj popatrzę, czy to pasuje. No tu trochę może bardziej, nie? Musisz dobrze wycelować. Ale ani wyjdziesz z działki, bo zobacz, że po mojej prawej stronie jest dużo miejsca. Ej, właśnie, tak... żeby nie wyszło poza działkę. Bo mi się zdaje, że jak zrobimy kolejne domki wasze, no to już wyjdziemy za działkę, to musimy chyba po prawej stronie mojego domku coś zbudować. Dobra, no zobaczymy, słuchaj. Postawię tutaj, głośnik buduj. Uwaga. Yes! Ej, ale jaki to nie jest mój domek! Kati będzie u hakerki mieszkać. Jest ryżowy! Właśnie. Słuchajcie, mam nowy domek, no dobra, ale jest spoko. Jest ładny, co nie? A wiesz, kto go budował? No o, kto? Właśnie. Paweł. No właśnie. Ej, właśnie, musimy sprawdzić, jak daleko jest działka, żebyśmy czasem nie zaczęli... O, dobra, tutaj się kończy działka, okej. Okay. Czyli musimy iść teraz w tym kierunku i zobaczyć, jak daleko w tą stronę działka się ciągnie dalej, żeby nie wyjść poza działkę, bo jak wyjdziecie poza działkę, to będzie można niszczyć bloki, będą mogli inni gracze niszczyć, a my tego byśmy nie chcieli. No właśnie, jest też PvP, więc tutaj będzie można się bić. Uwaga. Ej, daleko to jest. O, tutaj dobra. Gdzieś, no. Tu jest koniec. No, to na luzie się wszystkie zmieszczą tutaj. Ja tu postawię Dirciola, okej. Okay. No to i jest panien, git, jest to panien będzie bez domu, będzie u mnie mieszkał. Nie, chyba cię pokręciło. Nie no, zróbmy to. Zrobicie sobie tak na pół. Jeszcze pół musi być obok Ptycha musi być jeszcze jakiś domek. Jak dom Tojta będzie wyglądać? Też w skale jest. Ej, właśnie. Nie, dom Tojta jest najpiękniejszy, ja już widziałem dom Tojta. Tak, dom Wojana najpiękniejszy, po mojej Kogo teraz dom budujemy, co? Może... Mój. Lubka, dobra. Lubka, kto Lubek 1, 2, 3 Ale Lubek obok mnie? Ja nie chcę obok mnie. Czemu nie? No to twój domek usuniemy. O co chodzi, dobra, czekaj. Muszę tak zrobić, żeby nie usunąć domku Kati zaraz przez przypadek. No tak, tak. Okej, trochę cofnę, bo tutaj ten domek... Czy domek Nubka jest największy? Paliona chyba jest największy. Jest ogromny Paliona. Dobra, wiesz co? Podbuduję się troszeczkę na dół. Okej, i uwaga, ukośnik. Buduj. Oby to zadziałało. Proszę, proszę, proszę! Jest! Jest! Ale fart! Ale fart! Co to
Ojejka, ale kupa dirta, nie? Ale no trochę blisko. Wyszło na wodę, nie? Ja muszę zrobić ale wysoki ekstra. Płot, nie? Wysoki płot. No jak podoba ci się? No jasne, że tak. Jakie tu ładne jest. Nie wchodzić, nie wchodzić do domku Nówka. Mario, są. Ten domek wygląda identycznie jak mój, nie? No prawie tak. Wow, Nówek, nie? Ej, dobra, słuchajcie, mam dla was zadanie, bo ja będę wklejał te budowle, natomiast czasami te budowle nie wklejają się tutaj, jak widać, odpowiednio z terenem, więc wy możecie dostosowywać teren pod to. Na przykład rozwalić teraz łopatą, którą dostaliście, każdy z was dostał. Możecie sobie tak tutaj rozwalać i jakoś dobra. Ten teren dostosowywać, co nie? Żeby to ładnie działało. A my lecimy dalej i teraz chodźmy zbudować obok ptyka. No jasne. Bo właśnie, obok ptyka jeszcze nie ma żadnej budowli, a też trzeba tam coś zrobić. No i jak też czegoś brakuje, to możecie dobudowywać, na przykład dirtem wyrównywać terenik i tak dalej, co nie? Okej, okay. Patrzymy trzeba dalej. Będzie drogi zbudować. No właśnie. Drogi i widzowie, żeby tutaj chodzili do nas. Tak, tak, no właśnie. Dobra, ja teraz zbuduję domek Paliona obok domku ptycha, więc schemat i teraz mamy... nie będę obok Nubka. Czemu akurat ja? Nubek. Ach, ty chciałeś obok Paliona, Nubek. No tak, dajcie mi tu Paliona. Teraz to już nie ma opcji. Dobra, słuchajcie, czy to będzie git, ten domek Paliona tu? Wydaje mi się, że jeszcze trzeba troszeczkę przesunąć w tą stronę. Ej, no właśnie, ojejku. Prawie postawiłem domek Paliona poza działką. Tutaj trzeba uważać. Bo tutaj już widzowie się co? Uciąłoby? No nie, widzowie mogliby zniszczyć, tak. No niestety, no widzowie mogą wtedy niszczyć. Buduje. Jest! Ej, wow! Idealnie! Czekaj! Ale piękny domek duży! Jaki fart, zobacz to! Watch tu! No idealnie na dwa bloki chyba! Na granicy, żeby nie było! I patrz, jeszcze tutaj to działka ciągnie się dalej. Nawet basen jest paliona, lol! To tutaj będzie można to wyrównać. Ej, basen się zmieścił teraz? Tak, zmieścił się idealnie! No co ty gadasz? Olo, ej, dobra, nie niszcz, nie niszcz tego! Ogromny. A ty robisz? Co naprawiłem, chyba lepiej teraz. A, no to jasne, to tak można. To Palion, możesz już wyrównywać tutaj teren, żeby to pasowało, bo postawiłem jeden niżej, żeby się zgadzał. Ej, patrz jak idealnie spycha! Ja tak, nie mogę! Blisko jest! No, ale jazda. Dobra, no i został jeszcze mój domek. Mój domek już tam po prawej stronie się nie zmieści, więc chodźmy obok Nubka. O, tak, no to... Znowu będziesz, a obok mnie być. Widzisz? Ojan też może być. Dawaj, stawaj domek. Ej, dobra, ale teraz jest mały przypał, bo ja się po prawej stronie nie zmieszczę. A może ty stawisz tak, o, patrz. Właśnie. A może ty tak odstawisz, tak? Właśnie, no. Mm-hmm. Chyba jestem zmuszony, żeby postawić troszkę właśnie bokiem, bo mój domek się tutaj nie zmieści calutki. Ale to nawet będzie pasowało, bo wydaje mi się, wiecie, mój dom ma jeszcze jaskinię specjalną, specjalny magazyn podziemny, więc buduj. Uwaga. Jest! Jest! Ej! Ej, koło mnie! Ej, koło mnie też! Centralnie! Trochę w ziemi jesteś, nie? Tak, trzeba dobra, troszeczkę wykopać. Wyklepię się. Wyklepię się wszystko, a dirta dajcie mi. No właśnie, kopię dirta, dobra. Nowek, proszę. A nie, czekaj, w sumie. Czekaj, sklep. Właśnie, sklep z przedmiotami. Bloki podstawowe. I mamy dirta! Mogę sprzedać za jedną monetę, nie! Dobra, patrz. Ja chcę. Sprzedaję i uwaga, dostałem. Ile dostałem monet? O nie! Czy ja kupiłem? O, ja przez przypadek prawie kupiłem, dobra, czekaj. To weź mi kup. Dobra, 50. Ej, bo jak kupisz mi dirta, kupisz? O, dobra. Ej, sprzedałem, dostałem 16 monet, let's go. Let's go, ja mam 270 monet już. Ej, to ty bogaty. Dobra, słuchajcie, mamy wszystkie nasze domki. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze trzeba postawić oczywiście nasze wieżowce, więc wyrównujcie sobie tutaj ładnie teren. Wieżowce, tak. A my lecimy z wieżowcami, no i wieżowce gdzie mogą być? Wydaje mi się, że wieżowce, pierwszy wieżowiec można gdzieś tutaj postawić. I to może być jakiś wieżowiec ptycha. O, dobra, schemat, albo Nubka, bo Nubek jest daleko. Tak, to i mój. Dobra. A wiesz co, a ja mam pomysł, Wojan. No? Zróbmy mój wieżowiec na moim domku. A tak, nie, oczywiście. Nie, proszę, ja proszę. Się nie zgadzam, ty jesteś moim sąsiadem i potrzebujesz mojej zgody na takie rzeczy. Wiesz, to będzie przepiękne, jakbym miał wieżowiec na dachu. Tak, na pewno piękne. By było. Ojejku, oby to się nie wkleiło tak, że widzowie będą mogli to niszczyć. Ukośnik, buduj. Uwaga, okej, okay, patrzcie na to. Wieżowiec no będę miał zbudowany. Jest okna na tą kupę, no nie mogę. Hej, bez taki. Ej, to w sumie patrzcie, nie mam najgorzej. Patrzcie, no. Palion będzie tutaj widział cały czas wieżowiec Nówka. Ale jazda.
można. O co tu bez chodzi? Bez takich. Dobra, to ja teraz w takim razie obok Ptycha będę musiał zbudować kolejny wieżowiec. Wieżowiec... Właśnie, kogo? Schematy... Może Kati? Co ty na to? Może mój, no, może być. Wieża... Gdzie jest wieża? Dobra, mam. I słuchajcie, ta wieża... O, jaka ładna! Ty, ona ładnie tutaj się prezentuje, słuchajcie. Raczej najładniejsza, nie? No naprawdę, mi się tutaj podoba. Tylko postawmy ją troszeczkę obok Ptycha i obok Nubka. To będzie już git wtedy, uwaga. Dobra, wydaje mi się, że dobrze. Buduj... Oby zadziałało, proszę, dobra! Yes! Super! Ej, Wojtek, mam na ciebie prezent. Jaki prezent, stary? Ale musisz pisać ukośnik wymiana ptyś, żeby Nubek nie ukradł. Wymiana ptyś, dobra. Zrobiłem ukośnik wymiana. Wow, dla patrz, ciebie. Mogę się wymieniać z Ptychem. Ziemia! Tak. Ale musisz coś dać w zamian. Dobra, daję w zamian wędkę. No dobra, no to wymiana, nie? Nubek, dostałem dipta, ty nie! No specjalnie, żeby Nubek nie ukradł. Idźcie ze mną wymianę, ja dam do cedne cecy. Dobra, wymiana, Nubek, 1, 2, 3, dobra, zrobiłem, wpisałem. Ja też, o, dobra. Co masz? No ja mam łódkę, mogę ci dać. A nie, dipta masz? Dipta. Dobra, dam ci 5 dirta, 7, co mi dasz za 7 dirta? Ale ja Nubek? Patrz, ile ja mam dirta, ty masz tak mało. Co jest, Nubek? Dobra, to teraz masz to. Pau, pau, pau. Widzisz? Dobra, dam ci to. Nie, Nubek, ja tego nie chcę, ale dobra. Ej! Może ci dam tego dirta jeszcze, zobaczymy. Dobra, buduję dalej wieżowce. Tutaj będzie aleja wieżowcowa. To wieżowie budowali, nie? Tym drewnem, czy o co tu chodzi? Tak, tak, bo tutaj się kończy działka, więc tu trzeba uważać. A ja buduję kolejny schemat, tym razem wieża, może Ptycha. Dobra, wieża Ptycha. Albo nie, wieża musi być dalej od Ptycha, bo będzie się za bardzo zlewała. Teraz może być... Twoja. Moja, no, to czekaj, gdzie jest wieża? O, jest, wieża Wojana, słuchajcie, ole, ogromna ty. Musimy ją przesunąć troszeczkę, żeby ona wychodziła z tej strony, żeby ona nie wchodziła na teren, gdzie widzowie będą mogli. Żeby nie zasłaniała wieżowca Kati, co nie? Bo to też ważne. Słuchajcie, wydaje mi się, że już tutaj będzie git. Dobra, ukośnik buduj, oby zadziałało. Proszę! Ole, ogromna ty na styk tutaj. Co jest? Już widzowie mogli, patrz, tutaj już mogli budować, zobacz. Tutaj! Widzowie mogli. Ja nie mogę. Yo. Ej, Wojtek, zobacz, co dostałem za darmo, patrz. Co dostałeś? Kilow? A skąd dostałeś za darmo kilow? No, z nagród dostałem. Nagroda, okej. I dostałem klucz i się otworzyłem. A no tak, dobra, odbieram klucz, słuchajcie, i będę mógł też otworzyć ze skrzyni coś ciekawego, widzowie, więc potem można zrobić unboxing. Dobra, chodźmy sobie w takim razie teraz tutaj dalej budować kolejny wieżowiec. Tym razem będzie to wieżowiec Ptycha. A nie, paliona. Ptycha musi być dalej, bo tutaj jest blisko paliona skin Ptycha. Dobra, więc to rozwalamy. I patrzcie, mamy już prawie całe Wojanowice nowe. Dobra, uwaga, schemat. I teraz wieża paliona. Jest, dobra. I słuchajcie, muszę to dobrze tutaj wymiarowo zrobić jakoś. O, palion już podziwia, jeszcze nie ma, ale będzie podziwiał, dobra. Dajmy z tej strony trochę bardziej. Dobra, jeszcze tutaj. I wydaje mi się, że chyba będzie git, tylko stanę sobie. Uwaga, dobra, trochę się znowu stresuję. Bardziej się użnu, bo to jest starożytna wieża. Właśnie widzę. Buduj! Ojejku, jest! Jest! Dobra, zobaczcie, działa. Wykwintnego. I znowu na styk tutaj pięknie, yes. Ładnie. Okej, okay, udało się. No i wieża jeszcze Ptycha tutaj musi zostać wybudowana, więc... Ten rozmiar działki jest idealny, nie? Wszystko się mieści. Tak, dokładnie, a już się martwiłem. Byłem przekonany, że ktoś na pewno jakąś budowlą wyjdzie poza ten teren, ale na szczęście się udało. Zobacz, jaki rynek tu jest. O, no właśnie. Dobra, czekaj, jeszcze muszę tutaj wieżę Ptysia. Tak, wieża Ptycha. O nie, to drzewo mi przeszkadza troszeczkę, przez co nie widzę. Ja wytę. Ta Nubek wycina. Dobra, słuchajcie, chyba tutaj będzie git. Uwaga, buduj. Jest, działa? Wow! Działa! Yes. Dobra, kolejna wieża. Dobrze, no pięknie to wygląda. Chodźmy sprawdzić z daleka, które już widzę, że tutaj równujecie teren też, więc bardzo ładnie.
Ale no, ładnie, zdjęcia zbieram, bo trzeba będzie potem wyrównać to wszystko. Zobaczcie, jak tutaj wojanowice nowe, ty! Jak tu pięknie, normalnie, słuchajcie. I to widzowie będą mogli wejść w ogóle, to jest super. Tak, będziecie mogli podziwiać tę działkę. I spotkać, ja będę grać. Sprawdźmy, co mamy jeszcze. Schemat, mamy tutaj na przykład sąd wojanowic, albo komisariat wojanowic, bank, mechanik. Komisariat, halo, policja! Ale na środku musi być park, jak zawsze. No właśnie, to chodźmy gdzieś tu. Tylko mam nadzieję, że mi się to zmieści, te niektóre budowle. Wszystkie się już aż tak nie zmieszczą. Ale coś jeszcze trzeba tutaj dobudować. Może gdzieś tutaj. Tutaj może ten sąd. Sąd, boję się, że jest za duże. A szkoła? Ojejku, szkoła jest przeogromna. Jest... O, szkoła dla Nubka, tak. Dobra, jest przeogromna. Schemat trzeba zmienić na coś innego. Albo dobra, te inne budowle to już nie wklejam, słuchajcie. Tutaj już sami zrobimy swoje własne, typowo na tych wojanowicach. Na tych wojanowicach wymyślimy nowe budowle. No i będą też piękne, takie jak nasze. Słuchajcie, dajcie znać, jak wam się podobają te wojanowice, a my będziemy tutaj to jeszcze ładnie wykańczać, wyrównywać tereny, budować park, robić ścieżki, więc będzie się działo. No i zapraszać widzów. No właśnie, bo to też będziecie mogli wbijać. Więc wbijajcie na WojanMC i obczajajcie, bo warto, jak widzicie. Tutaj mamy naprawdę ciekawie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.